Rodyczele Adianie, Szanowni Państwo, siódmą Industriadę Szlak, Festiwal Szlaku Zabytków Techniki uważam za otwarty. Dziękujemy pięknie. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i burmistrz Zbigniew Szalenie. Za mnie nie pozostało nic innego, jak po prostu zapowiedzieć główne wydarzenie dzisiejszego wieczoru. Moi drodzy, jak wspomniał pan marszałek, Industriada rozrasta się. Z roku na rok ta impreza coraz większa. Okazało się w roku ubiegłym, że jeden dzień, jeden sobotni dzień nie wystarcza na to, aby zorganizować kilkaset fantastycznych imprez. I tak oto już w roku ubiegłym odbyła się swoista wigilia, swoiste intro, entre, dzień poprzedzający, nazwany rozruchem Masza. Tak też jest w tym roku. Święto zaczynamy już w piątkowy wieczór, aby jutro świętować od rana do późnego wieczora w 44 obiektach Szlaku Zabytków Techniki. Przypomnijmy, niemal 400 imprez, aż trudno uwierzyć. Rozruch Masza. Dziś, w piątek, 10 czerwca, w 8 różnych punktach województwa śląskiego, ale to najważniejsze wydarzenie. Właśnie tutaj, właśnie teraz, właśnie z waszym udziałem, tu na terenie Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzie, na terenie byłej kopalni Satur. No i już za chwileczkę, moi drodzy, będzie tak, jak u Alfreda Hitchcocka. Pewnie pamiętacie starą hitchcockowską zasadę. Na początek trzęsienie ziemi, a potem napięcie roślin. Tak właśnie skonstruowana została tegoroczna Industriada i jej program. Na początek Tytanik, no a potem coraz goręcej. Tyle tylko, że tym razem nie będzie to ten słynny Tytanik z 1912 roku. Tyle tylko, że tym razem żywiołem dominującym nie będzie woda, jedno ogień. Już za chwileczkę, na wielu postumentach, których jeszcze nie widzicie, wystąpi jeden z najbardziej utytułowanych i cenionych teatrów plenerowych w Europie. Powstał w roku 1990 w Niemczech. W ciągu 26 lat stał się zespołem międzynarodowym. Tworzy spektakle cudowne i niezwykłe. I ten najbardziej ceniony w jego repertuarze zostanie zaprezentowany już za chwileczkę przed wami. Panie i panowie, Teatr Tytanik i Symfonia Hutnicza! Nie mamy o czym dyskutować. Nie mamy o czym dyskutować. Ja na sekundę proszę.